dotarłyśmy do Kapadokii w Turcji, kochani. Pięknie tu jest wokół w ogóle, robimy jakiś hike. Natomiast zanim Wam całe to piękno pokażę, to chciałabym Wam opowiedzieć smutną historię tego, jak jako weteranka podróży po odwiedzeniu 50 już ponad państw spóźniłam się na samolot. Za 45 euro w ramach taniego podróżowania. Kurwa! Gdyż pan z hostelu pomógł nam, wsadził nas w taksówkę tylko po to, żeby dojechać do autobusu na lotnisko, zapewnił nas, że będziemy w odpowiednim autobusie. Ja jeszcze jako przezorna, a nie ubezpieczona, zapytałam pana kierowcy, pokazując mu zdjęcie mapy i lotniska, czy aby na dobre lotnisko jedziemy, bo w Istambule lotnisk jest 3. No i dojechaliśmy do lotniska, ale nie do tego, co trzeba. Do samolotu mamy w tej chwili godzinę 10 minut i jedziemy taksówką spróbować zdążyć na ten samolot, chociaż check-in powinnyśmy zrobić właśnie już w tej chwili, maksymalnie za 10 minut. Także na lotnisku będzie zależało od tego, czy ktoś się nad nami zlituje i nas do tego samolotu wpuści, natomiast mamy ze sobą bagaże, więc bardzo ciężko to widzę i jestem załamana. Dlatego, że będzie trzeba zapłacić dodatkowy nocleg, stracić dojazd z lotniska, jutro kupić kolejne loty i w ogóle katastrofa kompletna i całkowita. Zabiegaj cieleczkę, Tak, pan nam powiedział, że na autostradzie może jechać 120 na godzinę, ale jak mu zapłacimy dodatkowo 25 euro, to pojedzie szybko. Jechał wolno, żeby nam pokazać, jak się jedzie wolno, więc zaczęłam z nim negocjować. Zapłacimy 15 euro i pan pojedzie szybko. Zobaczymy, czy wystarczająco szybko, bo powinien tam dofrunąć właściwie, jeżeli my chcemy tym samolotem polecieć. Wjechałyśmy na lotnisko, mamy w tej chwili 25 minut do lotu i pan nas wysłał do jakiegoś superwizora, którym być może nas puści do samolotu, bo musimy jeszcze zrobić check-in i oddać bagaż. I mamy na to 25 minut. I dawno nie byłam taka zestresowana, a myślałam, że będę stresować się COVID-em i generalnie całymi tymi obostrzeniami. Okazało się, że nie. Wybiory z marca. Okay, so the flight number 7484 from Istanbul to Cappadocia with Turkish Airlines. Heinz. 7484. No i nie udało się. Uciekł nam samolot. Powiem Wam, że Turcja jest moim 51 krajem. Taki dosyć, że tak powiem, ze świętowania powód byłby, gdyby nie ta cała historia. Natomiast wydaje mi się, że podróżuję dosyć dużo i że dużo kraj zwiedziłam i tak dalej. Nigdy nie zdarzyło mi się pojechać na inne lotnisko niż powinnam i nigdy jeszcze nie uciekł mi samolot. Nigdy mi się nie udało jeszcze tak, żeby nie wypłakać tego wejścia. I dzisiaj próbowałam też wypłakać się z Turkish Airlines, no ale niestety pan powiedział, że już boarding jest skończony, a ja dopiero się szykuję do check-in, więc no wyśmiali nas. I co? I kazali nam kupić sobie nowe bilety. Na szczęście na dzisiaj jeszcze, więc ominiemy nockę na lotnisku. No i może jakoś dotrzemy. Kosztowała nas ta cała zabawa dużo pieniędzy. Za taksówki, za nowe loty i tak dalej. I ogólnie jest trochę smutno. Więc teraz jestem w takiej oto sytuacji. Znieczulając się na lotnisku w Istambule, dlatego że niestety no, dużo pieniędzy się straciło za to, bo była taksówka z jednego lotniska na drugie i nowe loty. No ale na szczęście się udało i dzisiaj będziemy lecieć i mam nadzieję, że znajdziemy się w tej Kapadokii już raczej kolejnego dnia, bo już na pewno po północy tam będziemy, ale mam nadzieję, że jutro zaczniemy zwiedzać i po prostu postanowiłam pogodzić się z tym faktem, że w żenujący sposób spóźniłam się na lot pierwszy raz w życiu. No trudno. Lecimy dalej. Udało się! Trwało to 700 godzin i ogólnie była masakra, ale udało się, a to jest nasz samolot, a to jest Marta. Lecimy! Tak, żyjemy, lecimy, chociaż było to skomplikowane. Hi, good evening, thank you.
samolocie jesteśmy. Zajęło nam to no, dobre 5 godzin, żeby być w tym samolocie i dużo pieniędzy, ale lecimy jednak, także jest pozytyw, tak. Wylądowałyśmy w Kapadocji, jest bardzo zimno, ale patrzcie co mają. Jest biedra. Lotnisko w Kapadokii już mi się bardzo podoba, patrzcie na to. Tam jest nasz samolot za drzwiami, którymi właśnie weszłyśmy. Tutaj się odbiera bagaże, bądź tutaj, a tam się już wychodzi na zewnątrz. Nie trzeba mieć dużo czasu, nie tak jak w Istambule, że trzeba być długo wcześniej przed lotem. Jakbyście lecieli kiedyś Turkish Airlines z Istambułu, to polecam być wcześniej, przynajmniej dobre 2 godziny. A tam na zewnątrz, tam jesteś panowie. Taki luksus, pan będzie na nas czekał z tabliczką. Ponoć. Perfekt. Budzimy się w Kapadokii, także jest sukces w takich tureckich klimatach. Tam jest Marta, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy taki dywan turecki, w ogóle turecki klimat, no, tak trochę jest jak w jaskini, nie do końca jak w jaskini, bo nas na jaskinie nie stać, jak się okazało, ale jest spoko. Idziemy zjeść śniadanie i zobaczyć widoczek z tarasu. Oby było to wszystko warte tej przeprawy przez Istanbul. Tureckie śniadanko na wypasie zaliczone. Patrzcie tam, w ogóle jest normalnie pięknie jest. Więc zacieram kiece i będziemy zwiedzać. Kapadokia nazywana jest księżycową krainą, a to za sprawą domów, kościołów i hoteli wykutych w skałach wulkanicznych. Magicznego klimatu dodają też latające wokół słynne balony na podgrzane powietrze. Więcej z tego niesamowitego miejsca już w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie proszę kliknąć w subskrypcję. Zadzieram kiece i lecimy!